Witam. W dzisiejszym odcinku poopowiadam trochę o osobniku dość lubianym, a jednak jest on człowiekiem przegrywem. Mowa oczywiście o Obito. Zapraszam. Na wstępie powiem tylko, że osobiście nie darzę go jakąś sympatią, nie uważam też, że jest jakąś strasznie słabą postacią, ale o tym powiemy sobie w dalszej części odcinka. Teraz łapcie najlepsze komentarze, które uradowały moje serduszko. Standardowo już zacznijmy od początku jego życia, co jak na ironię zazwyczaj poznajemy dopiero gdy już znamy postać jako dorosłą osobę, ale dziś nie o tym. A więc samo jego imię ma już sugerować, że będzie kimś potężnym. Tak jak już kiedyś mówiłem w ciekawostkach, jest do niego przypisany japoński idiom, który mówi o tym, że dziecko może być utalentowane, mimo tego, że rodzice nie byli jacyś wybitni. I tak bez dwóch zdań się stało, bo zmienił on cały świat, ale jako dziecko wcale się nie wyróżniał. Przypominał wręcz Naruto i z charakteru, i z wyglądu. Był psotnikiem, nie posiadał zbyt wielkich umiejętności i tak jak w przypadku Naruto, znalazł sobie przeciwnika o dużo silniejszego niż on sam. Mowa oczywiście o Kakashim. Miał też przyjaciółkę Rin, w której się zakochał, a oni wszyscy byli w jednej drużynie pod okiem utalentowanego Minato. Brzmi znajomo? Tak naprawdę dużo nie można powiedzieć o jego przeszłości. Głównie dostawaliśmy wspomnienia z Rin, rywalizację z Kakashim i to tyle. Zapomniałem dodać jeszcze, że nie wiedział, kim byli jego rodzice, a wychowywała go babka. Jakiś czas później, podczas III Światowej Wojny Shinobi, drużyna została bez przywódcy, a Rin zostaje porwana przez ninja z Iwagakure. Dzięki temu poznajemy trochę poglądy właśnie Obito, który kłócił się z Kakashim o to, czy poświęcić Rin, czy może nie. Moim zdaniem oczywiście członek Uchiha miał rację, a słowa, które padły w kierunku młodego Hatake, na zawsze go zmieniły. Mowa tutaj o tych słowach. Ci, którzy opuszczają swoich przyjaciół, są gorsi od śmieci, po czym obydwaj rozchodzą się w przeciwnym kierunku. Chwilę później Obito zlokalizował porywacza i wdał się z nim w walkę, gdzie niespodziewanie się pojawił Kakashi, został on ranny w oko, dzięki czemu Uchiha przebudził swojego Sharingana i pokonał Taisekiego. Wspólnie poszli uratować Rin, co się oczywiście udało, ale był tam jeszcze jeden przeciwnik, o którym nie wiedzieli. Zawalił on jaskinię, by ich uwięzić. Chcieli uciec, jednak Kakashi miał problemy przez wcześniej uszkodzone oko. W tamtym momencie stało się coś, przez co anime wygląda tak, a nie inaczej, ponieważ młody Hatake zginąłby, gdyby Obito nie ruszył mu z samobójczą pomocą. Wtedy też zostaje on przygnieciony przez głaz, co jest już ikoną tego anime samą w sobie. Oddaje on wtedy Kakashiemu swojego świeżo przebudzonego Sharingana, wiedząc, że tam umrze. Tutaj mamy przykład punktu kulminacyjnego jego przegrywu numer 1. Przez całe życie, a przynajmniej tak do tego czasu prawie wszystkie postacie w Naruto myślały, był słaby, nie miał rodziców, miał tylko dwóch przyjaciół, z czego z jednym toczył jedną wielką walkę i zawsze przegrywał, w dodatku się nigdy nie dogadywali, a drugą kochał, czego nigdy jej nie wyznał, a ona sama raczej tego nie odwzajemniała. Gdy tylko przebudził swojego Sharingana i był w stanie zdziałać coś kluczowego dla swojego życia, tak jak uratować ukochaną i w końcu dogadać się z rywalem, zginął, przynajmniej w teorii. Mówcie co chcecie, jeżeli to nie jest przegryw, to ja nie wiem co, ale nie zrozumcie mnie też źle, ta historia jest bardzo ciekawa i dobra. Dowiadujemy się później, że tak naprawdę Obito dalej żył, choć sam sobie z tego nie zdawał sprawy na początku. Uratował go Madara, który jak na ironię podobnie przez resztę świata był postrzegany jako nieżywy i to od dawna. Dzięki temu Madara zdobył dłużnika, którym manipulował. Obito, mimo tego, że został ocalony, wcale nie chciał zostać z nowym sojusznikiem, tylko wracać do swoich starych przyjaciół, jednak nie miał na to sił. Pewnego dnia Zetsu poinformował młodego Uchiha, że jego przyjaciele zostali zaatakowani przez shinobi Kirigakure, na co ten od razu chciał im pomóc. Na marne, ponieważ znów był na to za słaby. Jednak dzięki pomocy Zetsu dostał on siłę, która pozwoliła mu podróżować poza jaskinią. Jednocześnie wyjawił Madarze, że nie ma żadnego zamiaru do niego wracać. Gdy dotarł już na miejsce, zanim zdążył cokolwiek zrobić, zobaczył Kakashiego przeszywającego Rin na wylot swoim Chidori. Wyciągając to z kontekstu, wyglądało to tak, jakby Kakashi ją zabił.
Gdy Uchiha to zobaczył, popadł w wściekłość, jednocześnie przebudzając Mangekyou Sharingana i potężną moc, dzięki czemu sam z pomocą Zetsu oczywiście pokonał wszystkich ninja Kirigakure. Całe pole bitwy zostało zalane krwią, a on sam stwierdził, że jest w piekle. To wszystko, jego druga szansa na życie, to jego kolejny przegryw. Gdy tylko ją dostał i miał możliwość ponownie zobaczyć przyjaciół, ujrzał, jak jego rywal zabija jego ukochaną. Nie powiem, było to mocne i zawsze będę pamiętał to jako coś wielce fascynującego. Takich momentów właśnie potrzebujemy w Naruto. Jednak po tak tragicznych wydarzeniach psychika młodzieńca została zdruzgotana. Porzucił on wszystkie swoje dotychczasowe przekonania i uwierzył w to, co przedstawił mu Madara. Od tego czasu został on jego mentorem, przedstawił mu swój plan księżycowego oka, który sobie powoli realizowali. Dalsza część jego życia to w większości postać Tobiego, który też się podszywał pod Madarę, co w sumie było całkiem sprytnym zagraniem. Wydarzenia w anime były pokazane w sumie całkowicie inaczej niż to, co ja sobie tutaj opisałem, dlatego też nie wiedzieliśmy na początku, kim jest tak naprawdę ten Tobi. Lata przed wojną postanowił on jeszcze zaatakować Konohę i wykorzystać do tego Kyubiego. Walczył też ze swoim mistrzem, który ukrócił jego plany. 8 lat później pomógł też on w masakrze klanu Uchiha. Przez większość serii Tobi był zagadką i miał tam swoje jakieś momenty w Akatsuki, ale raczej mało znaczące, no może poza walką z Konan. Ciekawe w tej postaci jest to, że nie wiemy, czy jako Tobi był prawdziwym sobą, czy też nie. Był w końcu tam głupkowaty czy śmieszny. Zastanawiałem się, czy nie miało to podłoża psychologicznego i czy aby czasem nie przeżywał on wtedy swojej drugiej młodości. W końcu jako dziecko nie miał zbyt długiego czasu na nic, a w Akatsuki mógł się powygłupiać. Możliwe też, że to była tylko przykrywka. W końcu nadszedł czas wojny, na której działo się naprawdę wiele z tą postacią. Wraz z wskrzeszonym kompanem walczyli przeciwko reszcie świata, a co najlepsze, ich odpierali. Wtedy też pierwszy raz zobaczyliśmy prawdziwą twarz Obito, którego maska została zniszczona. Cała ta sytuacja była tak epicko zagrana, że człowiek mógł się naprawdę zaskoczyć. Ja niestety nie miałem tego szczęścia, ponieważ zostało mi to zaspoilerowane lata temu, przez co nie zrobiło to na mnie żadnego wrażenia. Zostawcie świeczuszkę w komentarzu i nie spoilerujcie nikomu, błagam. Przy okazji możecie dać mi w ankiecie znać, czy wiedzieliście, kim był Tobi, czy nie. Ciekawi mnie perspektywa osoby, która nie dostała spoilerów. Cała wojna miała tak wiele wątków, że opisywanie ich byłoby bardzo czasochłonne, dlatego postaram się ją skrócić do najważniejszych kwestii. Po pierwsze, Obito wtedy przechodził liczne transformacje, zmieniał się pod względem siły, jak i wyglądu, a nawet został Jinchuriki. Jednak myślę, że z najważniejszych rzeczy można zaliczyć jego walkę z Kakashim, która była jedną z najlepszych walk w całym uniwersum. Epicko wyglądała, a do tego pokazywała jego zmiany na przestrzeni lat. Kolejną taką kwestią było już znienawidzone przez wszystkich Talk no Jutsu, któremu uległ po rozmowach z Naruto, przeszedł na jego stronę, co osobiście uważam za strasznie lipne i ultra bezsensowne. Według mnie to było najgorsze wykorzystanie próby przekonania drugiej osoby o jego błędach w tym anime. Porzucił on wszystko, w co postanowił wierzyć przez ostatnie dekady, na rzecz pogodzenia się w teorii z rzeczywistością. Ostatnią rzeczą na wojnie, która moim zdaniem miała znaczenie, to przejęcie nad nim kontroli przez Zetsu i to, że okazało się, że cały czas od momentu uratowania przez Madarę był on przez niego manipulowany. Przybiło to gwóźdź do trumny z jego przegrywem. Dzieląc jego życie na trzy części, we wszystkich na końcu jego życie traciło sens, bo zobaczcie, jako dziecko w cudzysłowie umarł, gdy przebudził dopiero co Sharingana, dogadał się jakoś z Kakashim i uratował ukochaną. Następnie, gdy dostał drugą szansę, to widział, jak jego ukochana zostaje zabita przez właśnie technikę jego przyjaciela. A gdy koniec końców doprowadził do całej wojny i miał nowe przekonania, okazało się, że był manipulowany przez cały ten czas i na koniec wykorzystany. Przykre. Uff, trochę się rozgadałem, dlatego żeby nie marnować wam czasu, postaram się szybko przedstawić resztę. A więc co do wyglądu, jako dziecko przypominał trochę Naruto. Miał podobne włosy, też nosił gogle, no tyle że inne. Co do ubioru, to myślę, że bardzo fajnie wyglądał, nietypowo to na pewno. Następnie mamy liczne zmiany, jako Tobi w Akatsuki wyglądał spoko, nie jakoś super duper OP, jednak tajemniczo. Później na wojnie, nosząc inną maskę, całkowicie inny strój i nową broń, wyglądał epicko.
Bez dodatków w postaci maski jako dorosły obito na wojnie wyglądał spoko, ale znów bez fajerwerków. No to teraz szybki przegląd jego umiejętności. Tak jak już mówiłem, na początku życia nie był jakoś strasznie mocny, co najwyżej średni, lecz jego moc drastycznie wzrosła po śmierci Rin. W wieku 14 lat potrafił stawić czoła czwartemu Hokage i wywołać wielki chaos, kontrolując dziewięcioogoniastego. Był w stanie też przejąć kontrolę nad Yagurą, czwartym Mizukage. Pomógł Itachiemu w masakrze ich klanu. Jako Tobi walczył z Naruto, Sakurą, Kakashim, Saiem, Yamato, Shino, Kibą i Hinatą. Naraz. Pokonał też Konan, która może nie była jakoś ultra, super, mega mocna, ale przygotowała pole walki pod jego zabicie i była go w stanie zranić. Posiadał też Rinnegana, co świadczyło o jego sile. Nie każdy był w stanie go utrzymać, a co dopiero używać. Dodatkowo był Jinchuriki Jubiego, co też jak w przypadku Rinnegana jest przez większość nawet nie do kontrolowania, a jednak był w stanie walczyć w tej formie. Kamui było jego świetną techniką, poza tym dzięki komórkom Hashiramy był w stanie używać Mokutona. Zdecydowanie japoński idiom, o którym mówiłem na początku, się sprawdził, jako że jest on zdecydowanie niezwykle utalentowaną postacią, mimo że rodzice się nie wyróżniali. Podsumowując, Obito to naprawdę mocna postać i jest to, myślę, niepodważalne. Zdołał się wzmocnić na tyle, że rywal, do którego on nie miał żadnego podejścia, pod koniec jego życia ten sam rywal nie miał dosłownie żadnych szans przeciwko niemu. Miał też swoje epickie momenty w tej bajce, takie jak właśnie walka z Minato, czy z Shinobi z Kirigakure po śmierci Rin, albo chociażby ostatnia walka z Kakashi. Tak jak w przypadku Madary, tak samo Obito jest tu mega tragiczną postacią, stracił dosłownie wszystko, a gdy znalazł nowy sen życia, został wykorzystany. I znów, tak samo jak w przypadku Madary, tak tutaj i Kishimoto zrobił naprawdę świetną robotę, ukształtował tą postać przez naprawdę wiele lat. Jego historia została nam bardzo późno przedstawiona, a tak naprawdę był już uczestnikiem pierwszego odcinka anime w październiku 2002. Część z was pewnie nawet jeszcze wtedy nie była w planach. Chciałbym podziękować Piotrerowi za stworzenie dla mnie outra, które zaraz zobaczycie, oraz zaprosić was na wywiad ze mną w roli głównej, do którego link dam wam w opisie. Dajcie znać, co wy sądzicie o tej postaci, nie zapomnijcie też lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!